Zagrałeś już trzeci sparring z pierwszym zespołem w Gniewinie. Jak byś ocenił te swoje występy jak do tej pory? No myślę, że to trener najbardziej mógłby oceniać. Ale jestem z siebie zadowolony, choć fizyczność gry jest bardzo ciężka i w tym aspekcie bym musiał to poprawić. A jak jest, czy starsi koledzy ci pomagają wdrażać się do zespołu? Tak, bardzo dużo pomagają, są mili. Jak coś nie wychodzi, to dadzą jakąś radę, jak coś wyjdzie, to chwalą. Tak jest również z trenerami i bardzo mi to pomaga. Liczysz na występy pierwszej lidze? No nie wiem, ciężka praca przede wszystkim musi być i wtedy będą wyniki właśnie tego i może trener zauważy i być może się uda. Czy występy, czy okres przygotowawczy, czy przygotowania z pierwszą drużyną stanowią dla Ciebie jakieś wyzwanie? No na pewno. Bardzo chciałbym zostać piłkarzem. Dlatego bardzo ciężko pracuję tutaj na obozie w Gniewinie i cieszę się z tego, że trener zauważył, ale nie tylko mnie, tylko naszą całą czwórkę juniorów. I wspólnie wszyscy będziemy dążyć do tego, aby zagrać kiedyś w pierwszej lidze w Bytowie.